się również w kolejnym wywiadzie z Ewitą z Quantum Majesty. Dzisiaj będziemy poruszały temat dosyć kontrowersyjny. Prawda o porno. Więc Ewita, powiedz nam, co ty o tym myślisz i co się dzieje w tym świecie, w dzisiejszym świecie. Proszę, podziel się z nami swoimi. Dokładnie, więc ludzkość jest w tej chwili przedmiotem ogromnego eksperymentu, który wykonuje sztuczna inteligencja na organizmie ludzkości, na świadomości i podświadomości naszego gatunku. Tak naprawdę, jeżeli się zastanowisz, trzeba zapytać się po pierwsze, dlaczego porno jest za darmo. Jest to ogromna ilość tak zwanego contentu, tak? I my wiemy, ci z nas, którzy tworzą jakiekolwiek rzeczy w internecie, to wiedzą, że po prostu content creation, tworzenie contentu, to jest masa czasu, wysiłku, pieniędzy, sztuki, którą musisz tutaj zatrudnić, tak, technologii i tak dalej. No i wiadomo, że porno jest dostępne wszędzie, w ogromnej ilości, na wielu różnych portalach. No i możesz sobie tylko wyobrazić, że najprawdopodobniej to nawet nie są ludzie, tylko po prostu CGI. Dlatego, że w ostatnich czasach nam dano dostęp do aplikacji CGI, do aplikacji, kiedy animuje się twarz człowieka, jego mimika, jego gestykulacja i wyrażane są jego emocje, głos i tak dalej. W ostatnich czasach dostaliśmy dostęp do takich aplikacji, natomiast możemy sobie to wyobrazić, że ta technologia była już bardzo dawno dostępna w rękach twórców tej rzeczywistości Matrixa, czyli tak zwanych arkonów, istot, które generalnie jakby są, jakby to powiedzieć, gatekeepers, jak to przetłumaczyć? Strażnicy bram. Strażnicy bram, to najlepiej, albo linii czasu, tak? Najlepiej można sobie zobaczyć ten film Adjustment Bureau. Adjustment Bureau, czyli, oj, przepraszam, nie pamiętam teraz po polsku. Po polsku. No dobrze, to przypomnimy sobie. Podamy wam linka. Tak. Bardzo dobrze jest zobaczyć sobie ten film, by zrozumieć, jak byliśmy trzymani na pewnych liniach czasu, gdzie zachowywaliśmy się bardzo tak zgodnie z przewidywanymi zwyczajami. I tutaj łatwo jest przewidzieć, że jeżeli mężczyźnie pokaże się kobiety, które mają gołe cycki i gołe dupy, no to po prostu wiadomo, że jego porwą zmysły do tych obrazów, tak? I dzisiaj świadomość mężczyzn na świecie jest zalewana, jego mózg jest zalewany tego typu obrazami. To są kobiety, które są w sieci, czyli kobiety, których nie może dotknąć, tak? Natomiast jego ciało, jego układ nerwowy, jego wszystkie hormony są przekonane, tak? Jego ciało na poziomie biologicznym, jego ciało jest przekonane, że on ma dostęp do jakiegoś stada tutaj. Do nieskończonego stada, z którym może uprawiać seks i rozmnażać się. Czyli on zaczyna się czuć jak samiec alfa. I no, to jest cyfrowo stworzone złudzenie, które jest bardzo uzależniające. Natomiast jak się przekłada na rzeczywistość, tak się przekłada, że tak osłabia mężczyznę, że on w pewnym momencie, jak jest uzależniony od porno, nie jest w stanie nawet sklecić porządnego zdania, albo mieć odwagę, by rozmawiać z kobietą, by do niej podejść, zagadać, oczarować i tak dalej. Więc nie ma już tego tak zwanego mojo, tej takiej siły charyzmy. I generalnie na alarm biją naukowcy z dziedziny neuroscience i endokrynologii, czyli co dziwo nie ostrzega tutaj Kościół, dlatego że Kościół jest właścicielem technologii Artificial Intelligence, jest właścicielem portali porno, razem z różnego rodzaju rabinami i tego typu panami i tak dalej, które... No właśnie, powiedz, bo właśnie... wiesz skąd właśnie, kto jest założycielem tych no strasznych portali? No oczywiście Kościół! No ale mówiłaś właśnie o tym, no. Tych rabin. No i również rabini talmudzcy na przykład i generalnie po prostu popatrz, kogo nie możesz krytykować, okej? Ten cię kontroluje, czyli po prostu władze, które ci każą
władze religijne, religia państwowa, tak? Państwo, no to pomyśl sobie, to jest państwo, tak? Czy rząd sprawia, że z jednej strony bardzo tłumaczą z ambon, że, czy z różnych religii świata, monoteistycznych szczególnie, że ciało to jest grzeszne i że trzeba się zakrywać jakimś hidżabem, jakimś czymś tam i wstyd w ogóle uprawiać miłość i rozkosz tutaj, czujesz przyjemność, podniecenie, och, to w ogóle potępiony jesteś, grzeszniku. No to także z jednej strony ta energia seksualna jest ściskana, tak represjonowana, musi się jakoś wynurzyć, tak? I nam powiedziano, że my na temat seksu w ogóle nie powinniśmy rozmawiać, więc my mamy zaklejone usta, tak? Jest tabu, prawda? Nie powinniśmy rozmawiać, ale to już na pewno nie z dziećmi, bo nawet nie wiemy, jak z dziećmi rozmawiać na temat seksu. I w efekcie ktoś inny ma wtedy kontrolę nad narracją, nad językiem, tak? Nad dialogiem na temat seksu, przyjemności, intymności, połączenia mężczyzny i kobiety. Ktoś to zmonopolizował w ten sposób. Kto? Wiadomo, Hollywood, media głównego ścieku, MTV, no i oczywiście pornografia. Okay? No i tutaj generalnie musimy pamiętać, że nasz język tworzy naszą rzeczywistość. Tak? Jeżeli tutaj na przykład fruwałby sobie jakiś element, jakiś element z tablicy Mendelejewa, który jeszcze nie został odkryty. Jeżeli by tutaj sobie coś fruwało w powietrzu, a naukowcy jeszcze tego nie odkryli i nie mamy na to nazwy, to nie istnieje w naszej rzeczywistości. Bo nie jesteśmy tego świadomi. Jak nie mamy na to słowa, to nie jesteśmy tego świadomi. Więc generalnie jestem za tym, żeby rozmawiać na temat seksu w logiczny sposób, w naukowy sposób, w piękny sposób. My mieliśmy dawniej poezję. I teraz praktycznie gdzie jest poezja? Pokażcie mi mężczyzn, którzy piszą wiersze dla kobiet. Pisze się SMS-y i często się je kopiuje. Kopiuj, wklej. Tak, jest bardzo dużo takich teraz kursów, jak zrobić, żeby facet od ciebie nie odszedł. Tak. I zapisujesz się na jakieś takie kursy, chociaż nie wiadomo nawet przez kogo one są prowadzone. Płacisz dolary za to i tam ci mówią, że napisz tak, czyli taka manipulacja. Tak, to jest mega, mega manipulacja. Wszystkie te portale dating advice, porad jakichś randkowych, czy porad jakiś, czy on jest twój twin flame, czy nie jest twój twin flame, to już w ogóle jak słyszę twin flame, to już po prostu mi to zwariuje. No ale ten generalnie wkręca to bardziej w Matrix. Tak, wkręca, bo nakręca emocje. Tutaj jest bardzo duża manipulacja naszymi hormonami. Nasze hormony są bardzo powiązane z czakrami naszego systemu, tak? Czyli Hindusi mają anatomię, opisali anatomię człowieka w postaci czakr, 7 takich centrów wirów energetycznych. Na zachodzie my żeśmy opisali anatomię człowieka w postaci organów, gruczołów, systemów różnego rodzaju i tak dalej. No i mamy układ hormonalny i co ciekawe, jest 7 czakr, jest również 7 głównych gruczołów hormonalnych. I kiedy człowiek jest uzależniony od seksu, te gruczoły hormonalne są po prostu nadwyrężone. I dlatego naukowcy, którzy badają endokrynologię albo neuroendokrynologię, czyli neuronauki, studia nad naszą neurologią, i nad endokrynologią, nad hormonami. Więc cóż się dzieje? Kiedy mężczyzna ma wytrysk, pewien naukowiec zrobił brain scan, skan mózgu. Skan mózgu u takiego mężczyzny wygląda identycznie jak skan mózgu u faceta, który sobie strzela heroinę. Więc zapodanie porno w tak ogromnej ilości i gratisowo, bezpłatnie powoduje, że musisz zapytać, dlaczego to jest gratis. A, dlatego, że mamy społeczeństwo cyfrowych narkomanów. Mamy pornografia i uzależnienie od seksu powoduje, że osłabia mężczyznę. Czyli tego mężczyznę łatwiej jest w tym momencie kontrolować, manipulować, łatwiej go wyrobić, żeby szedł do jakiegoś biura, siedział tam i robił coś, czego nie lubi przez jakieś od 9 do 5, a czasem nawet od 9 do 9, tak? Po prostu można wtedy z takiego pięknego konia, staliona, zrobić osła. Okay?
I generalnie po prostu jest to mężczyzna wtedy osłabiony, dlatego że kiedy mężczyźni uwalniają energię seksualną, czyli kiedy mężczyzna ma wytrysk, on wówczas traci spermę. Sperma zawiera ogromną ilość minerałów, zawiera ormus, zawiera monatomiczne złoto, zawiera po prostu skarby, skarby, skarby. Sperma jest produkowana najprawdopodobniej w trzecim oku. Okay? Dlatego kiedy mężczyzna jest uzależniony od orgazmu, wówczas jego trzecie oko staje się zamknięte, on się staje ślepy. On nie widzi wielowymiarowo, on tylko widzi oczyma tymi, a wiemy, że tymi oczami to rzeczywistość fizyczną, którą widzimy, to jest bardzo wąskie spektrum światła pomiędzy czerwonym kolorem a fioletowym i tak naprawdę całą masę innych różnych fal, wibracji i całe inne jakby postrzeganie rzeczywistości, intuicyjne, instynktowne, nie jest już dostępne. Więc generalnie zamyka się wtedy człowiek w materializm i w hedonizm, czyli uzależnienie od przyjemności. I kiedy sperma jest produkowana najprawdopodobniej w trzecim oku i spływa w dół po płynie mózgowo-rdzeniowym, czy po kręgosłupie jest uwalniana, zawiera ogromną ilość minerałów, które są konieczne do poprawnej pracy mózgu. Przede wszystkim fosfor. Fosfor to jest minerał, który odpowiada za bioluminescens, czyli za naszą aurę, za światło, no i również za światło w naszych neuronach i za pamięć. Więc po prostu nie ma się co dziwić, że jeżeli mężczyzna jest osłabiony przez nadmiar seksu, po prostu utracił za dużo tych minerałów, nie jest w stanie napisać e-maila w pracy, zwycięsko podejść i zwycięsko wyjść ze spotkania biznesowego. On nie ma pewności siebie, nie może się skupić, nie ma, jego mięśnie są osłabione. Zauważcie, że nowe pokolenie chłopców, które w tej chwili rośnie, nie ma już tak zwanego V-shape, czyli kształtu V, po którym my poznajemy, po plecach poznajemy, że to jest mężczyzna, bo on ma taki kształt, ma szerokie ramiona. Nowe pokolenie chłopców, wąskie ramiona, prawie takie same jak talia. Czyli generalnie mutuje to nasz gatunek po to, i co się dzieje? Mężczyźni i chłopcy zaczynają wyglądać jak dziewczyny i zachowywać się jak dziewczyny, zachowywać się jak kobiety. Dlaczego? Dlatego, że mężczyzna podczas wytrysku traci testosteron. Czyli generalnie staje się bardziej yin, staje się bardziej kobiecy. Wcześniej, przed seksem, jest bardzo elektryczny, może góry przenosić, ma nadmiar energii. Czyli mężczyzna, który na przykład czaneluje energię seksualną, kultywuje energię seksualną, będzie bardzo szczodry, on z łatwością mu przychodzą pieniądze, z łatwością widzi różnego rodzaju możliwości generowania zysku, generowania obfitości dla siebie, dla swojej ukochanej, dla swojej rodziny, czyli jest po prostu przytomny. Ten facet jest tu i teraz. Okay? W momencie, kiedy stracił energię, to w tym momencie jest bardzo osłabiony, dlatego mężczyzna unika wówczas kobiety, gdyż chce odbudować swoją energetykę, odbudować, potrzebuje czasu, by odbudować swoje minerały i w ogóle się poskładać mentalnie, bo on jest tak jak na kacu. Okay? No i generalnie mężczyzna, który jest uzależniony od porno, łatwiej się nim włada, łatwiej się nim rządzi. Łatwiej go ogłupić, łatwiej mu dać instrukcję, powiedzieć zrobisz to i to i wtedy dostaniesz co? Dostaniesz seks. Tak? Czyli jeżeli pójdziesz do pracy, będziesz robił to, co nie lubisz, ale to, co ci każemy, to wtedy może, słuchaj, jak przeskoczysz jakieś tam szczeble, tak? Pospinasz się, jakieś głupie dyplomy pozbierasz, jakieś tytuły, to może będziesz miał dużo seksu, ale to tak nie wiadomo. I generalnie to jest po prostu tak jak osiołek, marchewka przed osiołkiem. I to my kobiety, system Matrix wykorzystuje kobietę i jej seksualność jak tą taką marchewkę przed osiołkiem. I to dla nas, tak naprawdę, dla nas, mężczyźni zbudowali ten świat,
Okej. I to my, kobiety, mamy teraz odpowiedzialność, żeby zainspirować, żeby pewne rzeczy odkręcić. Mm-hmm. Bo to my żeśmy ich wysłały na wojnę, to my kazałyśmy im budować jakieś wieżowce, po prostu robić to, co robić różne głupie rzeczy. Okej? Więc to my możemy teraz poprowadzić ich. I żeby kobieta była dobrym przywódcą dla mężczyzny, czyli inspiracją, okay? Tak właśnie bym powiedziała, bo tak naprawdę to on przewodzi w trzecim wymiarze, on podejmuje decyzje, on jest w tym trzecim wymiarze, on jest przywódcą. Kobieta za to ma ogromną moc w subtelnych wymiarach i ona daje mu swoją moc, ona go zasila, ona go karmi niemalże. Popatrzcie, w ogrodzie Edenu, kiedy Ewa podała jabłko Adamowi, no to co? To Ewa podała jabłko Adamowi, a to nie Adam podał jabłko Ewie. Mm-hmm. Czyli ona go karmi. Teraz czym go karmi? Czy będzie go kusić, żeby uwolnił swoją energię i stracił ją i stał się słabszy? Czy będzie takim wampirem energetycznym, który będzie wymagał komplementów, uwagi, SMS-ów, jakichś tam, nie wiem, kolacji durnych, jakichś ciuchów i tak dalej. Więcej, więcej, więcej. To jest kobieta ma energię, której się nie da zaspokoić. Więc jeżeli ona wibruje materializmem, okay, to po prostu to jest, no nie wiem, po prostu czarna dziura. I niestety kobiety wpadają w materializm, kiedy są uzależnione od seksu, kiedy są uzależnione od orgazmu. I tutaj po prostu wymaga to od nas, żebyśmy się też obudziły. Dlatego, że nam wkręcono program romantycznej miłości, okay, która niekoniecznie jest miłością. Bo miłość to nie jest romans. Miłość to jest światło, które płynie z mojego serca i zasila ten świat. To jest ja jestem miłością. Ja nie potrzebuję uprawiać jakiegoś romansu, żeby czuć miłość. Owszem, jak uprawiam jakieś romanse, będę czuła jego, otrzymam jego atencję, uwagę, czyli ściągam energię, tak? Energia płynie tam, gdzie płynie uwaga. I teraz tak, czy ja jako świadoma, duchowa, dojrzała kobieta, jako dusza, czy ja nie jestem w stanie dać sama sobie energii, pobrać ją ze źródła, czy naprawdę ją muszę ciągnąć od jednego faceta, od drugiego faceta? Nie muszę. Chociaż z drugiej strony to jest tak miło, kiedy panowie nas widzą i dają komplementy i tak dalej, więc my bardzo dziękujemy. Okay. Możecie tutaj wstawić różne komentarze pod tym wideo i też będziemy wdzięczne. Tak, będzie nam miło. Tak. Natomiast co innego jest być wdzięczną, a co innego jest manipulować, okay, na tak, siak, żeby dostać jego uwagę, żeby zwariował na moim punkcie, żeby go uzależnić od seksu, okay? No bo wtedy co? No wtedy relacja pomiędzy kobietą a mężczyzną w trzecim wymiarze w Matrixie wyglądała po prostu jak transakcja. Czyli on dawał pieniądze, dostawał seks, ona dawała seks, dostawała pieniądze. To po prostu było ustalone po to, żeby przetrwał gatunek ludzki. I generalnie ludzie sobie robili dzieci po to, żeby mieli co? Żeby mieli plan emerytalny i rentę, tak? Na emeryturę. Tak. No. Więc my w tym momencie ewoluujemy, okay? I tak jak mężczyzna traci testosteron podczas wytrysku, kobieta podczas orgazmu buduje testosteron. Czyli co u kobiety robi testosteron? Po pierwsze będzie chciała więcej seksu. I więcej, i więcej, i więcej. Czyli w tym momencie tak. Media bardzo chętnie promują wibratory w tej chwili, tak? Na Amazonie wszędzie możesz sobie to kupić. Zaczyna się od małego, a potem będziesz potrzebowała maszynę Hitachi. Okay? No i jako kobieta to po prostu mogę powiedzieć, no mogę się zapytać, no jak przeskoczysz na mężczyznę? Jak będziesz się nim cieszyć potem, tak? Jeżeli po prostu potrzebujesz takich sztucznych urządzeń. Generalnie to wciąga i uzależnia i spowoduje, że stajesz się mniej wrażliwa, mniej sensytywna. Czyli im bardziej kobieta jest uzależniona od orgazmu, tym mniej czuje. Czyli tym silniejszej stymulacji potrzebuje. I dlatego właśnie zakładano porno, by mężczyźni oglądając wideo na porno czuli się beznadziejnie, bo nie jest to możliwe, żeby mężczyzna po prostu uprawiał tego rodzaju sport,
i przez, nie wiem, godzinę non stop po prostu, nie wiem, walił w ścianę, okej? Nie jest, to jest kłamstwo, to jest po prostu, ja rozmawiałam kiedyś z byłym producentem porno w Nowym Jorku, powiedział mi, że kręcone są wideo, że video kręcą, wynajmują po prostu, to wtedy jeszcze, dawniej, zanim CGI mieli, nie? Wynajmowali w ten willę, dawali narkotyki, jakieś parze, jakieś leki, performance takie, żeby po prostu stymulowali ich na jakichś chemikaliach. No i po prostu kręcili ich dniami, godzinami i tak dalej, a potem się montuje to wideo tak, to, że wygląda, że to... Ta para podczas jednego stosunku robi taki, kurczę, rock and roll, to niesamowite. No i co, i nasz mężczyzna porównuje się potem i myśli, no jak ja, co ja mogę zrobić, to jestem do kitu w łóżku. Więc panowie po prostu zostaliście okłamani i my naprawdę, nas nie interesuje, żeby tego typu sport na nas uprawiać. Nas, kobiet, nadal są kobiety, które interesuje miłość. I my szukamy miłości, tak samo jak wy szukacie miłości. Więc po prostu odstawmy całe wszystkie te kłamstwa na bok, okej? Kiedy kobieta ma podwyższony poziom testosteronu, ona się staje agresywna, okej? Ona się staje ambitna. I teraz popatrzcie, co się dzieje w społeczeństwie. Dzisiaj kobiety spinają się po drabinie społecznej, są prezesami korporacji, jakimiś politykami, do wojska poszły, prawda? Tak. No, czyli generalnie duży, po prostu kobieta staje się bardziej męska, mężczyzna bardziej kobiecy. Czyli odwraca się polarność tutaj. I na końcu jeszcze chciałam wam zapodać kilka takich rzeczy do refleksji. Dzieci oglądają porno, to jest jedyne źródło edukacji dzisiaj. I to jest tak trudno jest wymazać z głowy to, co żeśmy tam zobaczyli i kochać się w ogóle inaczej. No bo to są po prostu obrazy, które nas zalały. I co, nie możemy sobie tak delete, nie? To, co zobaczysz, ty już nie możesz odwiedzieć. Co usłyszysz, to już tego nie można odsłyszeć. I to jest bardzo głęboko tam zaprogramowane. I jeżeli chcemy się kochać na przykład w sposobie kareca i bardziej intymnie, uprawiać miłość, nie uprawiać seks, a uprawiać miłość. W miłości i seks jest również, ale nie tylko. Jest coś więcej, jest to, czego tak naprawdę, Królestwo Boże jest, to, czego szukamy. I no to tutaj wymaga, żeby zakwestionować naprawdę, zawiesić, tak oczyścić świadomość, podświadomość, tak zacząć od zera. Tak jakby się nigdy nic z tego czegoś takiego nie oglądało, nie? Tak jakby po prostu tylko ciało było obecne z ciałem. Taka niewinność. Druga rzecz, kiedy w Palestynie, kiedy była intyfiada i kiedy założono te wszystkie ściany, takie duże mury zbudowano po 9-11, po World Trade Center, tak? Po ataku na World Trade Center. Wówczas Izrael wybudował bardzo duże ściany, którymi rozdzielono wiele palestyńskich rodzin i na terenach okupowanych, na terenie Gaza czy ten West Bank, zachodnie wybrzeże, to się chyba nazywa, czy, no nie wiem, nie jestem pewna. Generalnie tam Palestyńczycy mi opowiadali, że żołnierze izraelscy przejęli kontrolę nad mediami, czyli nad telewizją, ich nad radiem i tak dalej. I zaczęli puszczać ich własny program, szedł do wszystkich telewizorów w palestyńskich domach. Palestyńczycy mi opowiadali, że był to lockdown i snajperzy byli ustawieni na budynkach, na domach, więc generalnie było to niebezpieczne, żeby wychodzić na ulicę albo na przykład, broń Boże, puszczać dzieci. Tak? Dlatego, że wiadomo, że po prostu ci żołnierze bywają bardzo agresywni, byłem przekonani, że Palestyńczycy to są jakieś zwierzęta. No, więc wszyscy generalnie siedzieli w domach. Naturalnie. W pewnym momencie włączysz telewizor. Co puścili im w telewizorach? Porno. I teraz zastanówcie się, czy Izraelczycy puścili porno Palestyńczykom, bo ich chcą wyzwolić? Bo chcą im dać wolność? Bo chcą im dać, podnieść im świadomość? Na pewno nie. Najprawdopodobniej chcą ich po prostu osłabić. W islamie jest to wiadomo, w islamskiej kulturze jest to wiadome. Jeżeli masz jakieś wojska i chcesz osłabić wojska przeciwnika, chcesz wygrać wojnę, proszę bardzo, puść im kobiety. Czyli po prostu pożądanie sprawia, jest energią, która sprawia, że mężczyźni znikają z pola bitwy. Okej?
Tak samo, przepraszam, że wejdę w słowo, w więzieniach. Tak. Co się dzieje w więzieniach? Dokładnie, tak samo w więzieniach. Rozmawiałam ze znajomym, który był w więzieniu we Francji i powiedział nam, że po prostu wieczorem, całą noc, od wieczora do rana jest po prostu puszczane porno w więzieniach. Czyli dzięki temu osłabiają testosteron tych mężczyzn, łatwiej ich kontrolować, tak? W przeciwnym razie tacy faceci byliby jak Braveheart. Popatrzcie na film Braveheart, jak to jest, że mężczyźni byli tak silni, tak odważni. I takich chcemy. I takich chcemy, taki chcemy z powrotem. Dokładnie. Tak. Więc jeśli panowie, kultywujcie energię seksualną i panie, nie drenujcie mężczyzn. Nauczmy się kochać w delikatny, powolny, subtelny sposób, tak by nasi mężczyźni byli silni i tak by nasze kobiety były kobiece. I żeby dzieci, ponieważ ta generacja nowa, prawda, jak już wspomniałaś wcześniej, co się dzieje z dziećmi? Moje koleżanki, które mają dzieci, bo ja osobiście nie mam, ale od 10 roku życia sposób, co oni znajdują w sieciach właśnie, co te dzieci oglądają, to głos się na głowie jeży, ponieważ kobiety są przedstawione w taki sposób bardzo wulgarny. Tak. Te dzieci, one nie mają w ogóle szacunku do kobiet, więc my naprawdę musimy się wziąć za to. Ja, tak jak mówię, nie mam dzieci, ale naprawdę współczuję tym matkom, które mają te dzieci, siedzą w tych sieciach, no bo takie teraz czasy są, że każdy ma w sumie swój laptop czy swojego iPada, więc to jest też bardzo ważne, że jak już facet się dowie, jak kultywować energię, kobieta, jak dbać o to, to może jako rodziny właśnie, żeby pomóc sobie, żeby usunąć to porno z naszego życia, ponieważ to nie prowadzi. Są aplikacje, które pozwalają blokować te strony, okay, czy tego typu content. I druga rzecz, że ja jestem za tym, żeby naszym dzieciom naprawdę dać wiedzę. Tak, edukacja. I dokładnie. Jak usiądziemy porozmawiać z dziećmi, to zauważymy, że tak naprawdę one już wszystko wiedzą. I że już jest za późno. No bo ty jesteś mamą, to ty dokładnie, wiesz. Ja dokładnie, ja wiem, że już jest za późno. I generalnie im więcej damy wiedzy, świadomości dzieciom, im bardziej szczerze z nimi rozmawiamy, tym bardziej je chronimy od tego, co ten świat po prostu im oferuje. Jeżeli my nie porozmawiamy z naszymi dziećmi i nie damy im wiedzy, ktoś inny je na pewno poinformuje. I jest to, wiemy, że jest ogromny ruch, który działa po to, żeby naszych chłopców okastrować, żeby dziewczynki były bardzo wulgarne, ubrane po prostu jak prostytutki. I generalnie, jeżeli naprawdę nam zależy chronić dzieci, to pamiętajmy, dajmy im prawdę o seksie. Po prostu prawdę. Pokażmy, że jeżeli będziemy uprawiać miłość, uprawianie miłości to nie jest po prostu seks jak zwierzęta. My nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy duchowymi istotami, jesteśmy boskimi istotami i powinniśmy się kochać jak bogowie. Więc powiedzmy im również o karecy, o seksie kwantowym. I na tym kanale znajdziecie informacje więcej na ten temat. My prowadzimy warsztaty i możecie po prostu dołączyć do nas. Webinary, które zaczynają się już właśnie cyklicznie. Będziemy cyklicznie spotykać się co niedzielę. Mamy za cel, by podnieść dialog na temat seksu, by stał się piękny i świadomy, bezwstydny, bo naprawdę nie ma się czego wstydzić. Nasze ciało jest świątynią ducha. A druga rzecz, chcemy również utworzyć, chcemy, by w Polsce powstała społeczność karecy, czyli społeczność ludzi, którzy kochają się w ten sposób, którzy tworzą na przykład wioski Anastazji, dlatego że tak jak czytałam Anastazja wspomina właśnie o takim przepięknym doświadczeniu seksualnym, które jest na poziomie duszy. Więc zapraszamy Was. Ślicznie dziękujemy za wysłuchanie. Mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia. Jak nie do zobaczenia, to życzymy Wam pięknego, słodkiego życia w miłości, w radości i w dobrobycie. Dziękujemy za uwagę. Cześć.